coraz więcej osób ogląda seriale ze względu na dostępność VOD, takich jak Netflix, HBO Go, Prime Video czy najnowszy Disney Plus, a także wiele innych. Dlatego też wzrasta popularność tego typu gier planszowych. Obecnie w tej kategorii trwa prawdziwa rewolucja. Wydawcy prześcigają się z nowymi pomysłami. Zapraszam Was do obejrzenia odcinka, w którym pokażę 7 gier planszowych, które pokochają pożeracze seriali. Zostańcie z nami do końca, bo dzisiaj również przygotowaliśmy dla Was konkurs. Szóstka znajomych z Nowego Jorku, która podbiła serca widzów na całym świecie. Chociaż serial miał już swoją premierę ponad 25 lat temu, nadal nie traci na popularności. Fanów powinien ucieszyć fakt, że za pomocą towarzyskiej gry Trivial Pursuit Przyjaciele mogą sprawdzić oni swoją wiedzę na temat serialu i jego bohaterów. Czy wśród Waszych znajomych są fani Friendsów? Monica, get my purse. Rachel, there's nothing in it. Okay, then get me your purse. Harry Potter to już nie tylko saga o losach czarodzieja. To silna marka i stale rozbudowywany magiczny świat. Kolejnym członkiem hogwartskiej rodziny jest specjalnie przygotowana wersja gry Scrabble, w której fani Harry'ego mają okazję wykazać się znajomością nazw zaklęć i mitycznych stworzeń. Zabawę z pewnością uświetniają zawarte w pudełku karty Hogwartu. It's Leviosa, not Leviosa. You do it then if you're so clever. Go on, go on. Guardium Leviosa. Guardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Forty, kryjówki, mrugające światła i odwrócony świat. To wszystko znajdziecie w grze Monopoly Stranger Things. Zadaniem graczy nie jest kupowanie domów czy hoteli jak w tradycyjnej wersji. Tutaj musimy odnaleźć zaginionego Willa, przeczesując miasteczko Hawkins. To doskonała zabawa zabijająca potworną nudę w trakcie oczekiwania na kolejny sezon serialu. Is there any way that you could reach him? Yes. Kto, gdzie i czym zabił? Odpowiedzi na te pytania pozna tylko najlepszy gracz Cluedo Gra o Tron. Oprócz standardowego śledztwa, gracz ma możliwość wcielenia się w jedną z postaci popularnej sagi i serialu Gra o Tron. Wśród przedmiotów zbrodni znajdziemy topór, świece czy łuk. A sama plansza przypomni fanom serii okolice wokół Wielkiej Piramidy i Królewską Przystań. This war you started is coming to our doorstep. Sometimes I wonder if this is the price for what we've done, for our sins. Gwiezdne wojny to tytuł, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest w popkulturze już od dekad, ciesząc kolejne pokolenia fanów. To możecie sprawdzić w grze kooperacyjnej Konflikt Star Wars, gdzie zadaniem graczy jest walka między najwyższym porządkiem a ruchem oporu. Jedna zła decyzja może zmienić losy całej drużyny. Confronting fear is the destiny of a Jedi. Ryzyko to tytuł, który od lat jest bestsellerem wśród gier planszowych. Natomiast Ryzyko, Gra o Tron to doskonałe odświeżenie popularnej gry o nową tematykę. Ci, którzy czekają na kolejną książkę Martina lub noszą w sercu smutek po zakończeniu serialu, z pewnością znajdą pocieszenie w budowaniu własnego rodu i podbijaniu Westeros w Ryzyku. Do gry może dołączyć nawet 5 graczy. I could teach you how to do it. I know how to do it. You know nothing, Jon Snow. Jumanji, jak wiemy już z kinowych filmów, to świetna wieloosobowa rozrywka. W grze losem uczestników kieruje ośmioboczna kostka. Jeden rzut może przywołać lwi pościg,
starcia nosorożców czy niebezpieczne krokodyle. Zapewniam Was, że dzikie zwierzęta nie uciekną poza planszę, więc możecie być spokojni o swój dom. Chociaż kto wie, może traficie na zaczarowany egzemplarz. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał i włączyć powiadomienia o nowych filmach. A dzisiejsze pytanie konkursowe brzmi: z jakim filmowym lub serialowym bohaterem chciałbyś spędzić czas przy planszówce? I dlaczego? Najbardziej kreatywne odpowiedzi nagrodzimy grą Monopoly Stranger Things.